Cześć, tu Mamik, zapraszam na Ready, Set, Bet, czyli poszły konie. Pokażę Wam, o co chodzi w grze. Gra jest grą wyścigową, w której będziemy obstawiać sobie wyścig konny. Tutaj mamy swoje żetoniki. Na tej planszy będziemy wykładać żetoniki w czasie rzeczywistym, czyli jednocześnie. Kiedy będzie wyścig trwał, jeden z graczy się będzie wcielał w prowadzącego wyścig, będzie rzucał tymi dwoma kośćmi. A my będziemy sobie obstawiać tutaj te pola, jakie chcemy. Mamy oczywiście obstawienie koni, który kolor wygra, jaki koń będzie przed którym koniem. Do tego mamy photo finish, czyli coś specjalnego, co będzie się działo w wyścigu. I mamy karty VIP, które będziemy je mieli dopiero po pierwszym wyścigu. Jeśli chodzi o wyścig, gracz, który wciela się w tego, który będzie prowadził wyścig, bądź możemy użyć aplikacji. Na końcu filmiku zobaczycie wyścig z aplikacji, jak to wygląda, ale ten, kto będzie musiał się wcielić w tego prowadzącego wyścig, będzie sobie rzucał tymi dwoma kośćmi i przesuwał odpowiedniego konia, tak? Czyli w tym momencie mamy czwóreczkę, czwarty koń to jest ten i przesuwa się o raz. Następnie znowu sobie rzuca, tak? Gracz, który rzuca kośćmi, najlepiej jakby komentował wyścig, bo są niektóre karty, które będą nam odpalać bonusy. W tym momencie by siódemka ruszyła, tak? Jeśli trafimy dubla, czyli powiedzmy, że piątka raz się ruszyła i teraz drugi raz wyrzuciliśmy piątkę. Tutaj mamy wartość, którą będzie dodana, czyli w tym momencie o 2 by się poruszył za każdego dubla, tak? Czyli teraz jeśli byś jeszcze raz by padła piątka, czyli trzeci raz pod rząd, nic się nie dzieje, za czwartym razem dopiero jest odpalana znowu ta akcja. Siódemka nie ma tego bonusu. Koniki sobie będą biegły, tak, i obstawianie kończy się, jeśli trzeci konik przeleci tą czerwoną linię, wtedy prowadzący daje znać, że koniec obstawiania, bądź jeśli któryś z koni po prostu wygra wyścig, jest to rozpatrywane miejsce i wypłacane pieniążki. Teraz, jeśli chodzi o obstawianki. Obstawiamy po prostu pole, które chcemy, tak? Na każdym polu może być tylko jeden żeton. Powiedzmy, że ten gracz sobie obstawił w ten sposób. Ten sobie obstawi tutaj, obstawi sobie tutaj, obstawi sobie tutaj. Tak. Powiedzmy, że wyścig nam się tak zakończył. Będziemy teraz rozpatrywać. Zaznaczamy sobie tutaj, jak to wygląda, tak? Wyścigu, czyli ósemka wygrała, później siódemka, no i te są ex aequo. Jeśli chodzi o wypłatę, tutaj mamy, co będzie wypłacane, tak? Win, place and show. Tutaj mamy tylko show wypłacane, czyli patrzymy sobie, ten gracz by zgarnął 2 razy 3, czyli szóstkę, tutaj kolejną szóstkę i 4, czyli by zgarnął 16 pieniążków. Za drugie miejsce ten gracz by musiał zapłacić 5, ale by wygrał 6, 9 pieniążków. No i ostatnie, ten gracz by tutaj musiał zapłacić 3, aby wygrał 8. Plus ten też ma trzecie miejsce, jeszcze by dostał drugie 8, czyli 16 by wygrał. Następnie byśmy sobie rozpatrywali to, czyli czerwony wygrał kolor, czyli ten by dostał 6, czyli by musieli zapłacić po jednym monetce. Ten gracz niestety nic nie wygrał, bo był na drugim miejscu, nie na piątym i gorzej. No i tutaj mamy kartę, w której dwójka jest przed piątką, dwójka jest tu, piątka tu, czyli też by musiał zapłacić pieniążka. Tutaj nikt nie obstawił. Jeśli mamy to rozpatrzone, rozdajemy dwie karty z VIP-ów sobie, tak, one są różne, tutaj mamy, jeśli wylecą te duble, to co mówiłem, że komentator musi im powiedzieć, tak, z tych dwóch sobie jedną odrzucamy, drugą zostawiamy, z tych kart też będziemy mieli takie dodatkowe żetony do obstawiania, które mają w sobie już monetkę, że musimy zapłacić, jeśli nam się nie uda. Wykładamy kolejną kartę. Czyścimy to wszystko.
Tu wykładamy nowe karty i jedziemy drugi wyścig. Tak, gramy cztery wyścigi. Jeśli chcemy zagrać z wariantem, że ten, który prowadzi wyścig, obstawia sobie, to na początku wyścigu on obstawia w ciemno po prostu i to nam nie będzie blokowało tutaj miejsca. Na końcu gry ten, co ma najwięcej pieniążków po czterech wyścigach, wygrywa. Nie można mieć długów, czyli jeśli mamy zero, nic się nie dzieje. Nie musimy płacić tych tutaj czerwonych monetek. A teraz zapraszam na aplikację. Hello one and all, and welcome to Ready, Set, Bet! It's a beautiful day for another exciting series of races. There they go! Six! The eight horse coming out of the gate early. The number six mare makes her move into first place. The four horse coming out of the gate early. The number eight stallion makes his move into first place. The nine horse has left the starting gate. The seven horse has left the starting gate. The seven horse moves into first place. The nine horse has taken the lead. The number eight stallion makes his move into first place. The eight horse takes his back-to-back bonus. The seven horse moves into second, hot on the heels of first. The six horse has moved into second place. Snake Eyes, the 2-3 horse, has left the starting gate. Boxcars, the 11-12 horse, has left the starting gate. The 8 horse keeps the lead. The 9 horse has moved into second place. The 8 horse keeps the lead. 11. The 10 horse has finally left the gate. 7. 9. 4. 7. 9. 7. The 8 horse keeps the lead. The 8 horse takes his back-to-back bonus to cross the red line. That's the first horse across the red line. Don't get left behind. Get your final bets ready. 6. Oh, what a memorable race. Getting a slow start, the 5 horse has finally left the gate. The number 7 mare keeps her hold on second. The number 6 mare, always a favorite to show. The 6 horse gets a back-to-back bonus and makes a move for second place. 2 horses are tied for second place, both looking to make a move. 4. Snake Eyes, the 2-3 horse is in the middle of the pack. The 7 horse moves into second, hot on the heels of first. The number 7 mare keeps her hold on second. Snake Eyes, the 2-3 horse is in the middle of the pack. The 5 horse is in the middle of the pack. Boxcars, the 11-12 horse is in the middle of the pack. The 2-3 horse is in the middle of the pack. The 7 horse races across the red line. That's 2 horses across the red line. Quickly now, get those bets in! 4. The 7 horse moves into first place. The number 8 stallion makes his move into first place. The 6 horse remains in second place. The number 8 stallion makes his move into first place. The 11-12 horse is in the middle of the pack. The 5 horse is in the middle of the pack. The 5 horse surges ahead 2 extra spaces. The 8 horse keeps the lead. The 6 horse hangs on to its place in the top 3. 5. The 5 horse uses the back-to-back bonus to cross the red line. No more bets! The 3rd horse has crossed the red line. Who is going to take this race? The number 7 mare keeps her hold on second. The 7 horse moves into first place. The 6 horse races across the red line. The 9 horse hangs on to its place in the top 3. The 9 horse surges ahead 2 extra spaces. The 9 horse has crossed the red line. Boxcars, the 11-12 horse slides into 3rd place. The 10 horse giving a respectable run. The 11-12 horse hangs on to her place in the top 3. 4. The 5 horse has moved into 2nd place. The 9 horse has moved into 2nd place. 11. The 11-12 horse rolls back to back and uses the bonus to cross the red line. The 11-12 horse has moved into 2nd place. Snake Eyes, the 2-3 horse is in the middle of the pack. The 9 horse has moved into 2nd place. The 2-3 horse is in the middle of the pack. The 8 horse is at the finish line. The number 7 horse is at the finish line. The number 6 mare, always a favorite to show. The number 8 stallion crosses the finish line, proving he has what it takes to be a champion. This race was a photo finish. First, second, and third place were so close. Third only lost by 3 or fewer spaces. The winner won this race by a nose. The second place horse was only 1 space behind. Remember to check the final positions of all horses for the exotic finish and prop bets. Pass out the VIP cards and get ready for race number 2. When you're all set, hit the next race button.